Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Raki na czytanie z serii Co jest przed nami ukryte? Raki czytanie ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały to usłyszeć. Pamiętajcie o tym, że czytanie z serii Co jest przed nami ukryte jest od pełni do pełni, czyli jest ważne do kolejnej pełni na okres miesiąca w kwietniu, do kwietnia, do kwietniowej pełni. Ok, zaczynamy kochani, będą dwa przekazy i no chyba, że coś wyjdzie więcej, ale a jeżeli nie, to skupimy się na dwóch przekazach. Co jest ukryte przed rakami w marcu? Co jest ukryte przed rakami od pełni do pełni? I pierwszy przekaz. Rydwan. Wieża. Cesarz. Patrzcie, trzy karty i trzy duże arkany. Niesamowite. Drugi przekaz dla raczków. Dziesięć kielichów. Dziesięć mieczy. I słońce. Pięknie, dobrze. Raczulisie. W sumie z tego pierwszego przekazu mogą wyniknąć, wypłynąć dwa. Weźcie to, co rezonuje. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli w tym miesiącu to nie wasza historia, nie wasza sytuacja, nie przejmujcie się niczym, może w tym miesiącu po prostu nie jest to dla was. Rydwan, kochani, tutaj jeżeli mieliście sytuację osobistą, sytuację w relacji, albo związek lub relację na odległość, lub jakiś romans na odległość, moi drodzy, i mogła tutaj wydarzyć się, albo ktoś ukrywa właśnie jakąś sytuację, że dla kogoś ta relacja na odległość była romansem, czy też jest romansem, i z jakichś względów następuje tutaj dłuższa rozłąka u kogoś z was. Natomiast po tym czasie rozłąki jedna ze stron zdaje sobie sprawę, najwyraźniej ta, dla której był to romans. No i to ukrywa, że to jednak nie będzie tylko romans, że nie ma takiej jednak możliwości, że ta rozłąka, wiecie, bo to tak często się dzieje, że właśnie ta rozłąka prowadzi do tego, że osoba staje się gotowa do ponownego spotkania, do wejścia na wyższy poziom w relacji, na wyższy etap w relacji. I na takie przejście z jednego etapu w drugi, ale też jest taka możliwość, że ktoś po prostu stał się gotowy albo do przeprowadzki do was, do połączenia się z wami, albo poprosi was o powrót, tak, czy dołączenie do tej osoby, w zależności jak daleka jest to odległość oczywiście i kto do kogo może dojechać, aby wspólnie żyć. I tutaj właśnie ta wieża mówi o tym w tej sytuacji, że ktoś chce przewartościować jakby swoje życie, przewartościować ten system postępowania i myślenia, no i nie chce już tej relacji na odległość. To jakby być może robi Mars, czyli robi to góra, tak? Ta wieża spada niepostrzeżenie, więc może tak się zdarzyć, że ten romans po prostu wychodzi na jaw. Ten związek, ta relacja wychodzi u którejś ze stron na jaw, no i ktoś po prostu ukrywa, że musi, czy też musiała podjąć decyzję, tak? No i ta decyzja po tąpnięciu tej wieży, no właśnie raczej dla większości z was jest taka,
że ktoś będzie chciał, abyście albo się do kogoś przeprowadzili, wprowadzili, albo ktoś jednak wprowadzi się do Was, czy też wspólnie z Wami zamieszka, ale będzie chciała podążać w Waszym kierunku, czyli żeby to nie była już relacja na odległość, tylko na takie złączenie się razem po tej rozłące lub po tym romansie, tak? I po prostu tu jest chęć wspólnego życia, tak? Przejścia jakby na swoją wspólną połowę i rozwój tej relacji, przejście na taki nowy poziom zaufania po tej wieży. Dlatego, że tutaj ktoś definitywnie albo był i dalej chce być tym cesarzem, ale już nie sam, tak? Chce być osobą, której niczego nie brakuje, czyli spełnioną też i wiecie, i materialnie, i emocjonalnie, i w ogóle mieć taki ustabilizowany tryb życia, ale to też może mówić o tym, że no osoba ukrywa, że dzięki Wam, Wami staje się tym cesarzem, tak? No troszkę to tak jest. Bo jak, kochani, jeszcze ta wieża właśnie oznaczała to rozstanie, tą rozmąkę z kimś, oczywiście to może w drugiej stronie powodować, że ktoś faktycznie z kimś się rozstaje, rozwodzi, tak? Że z kimś ktoś się rozwodzi i podąża w kierunku no właśnie bycia z Wami, pojednania się, bycia w tej energii cesarza. Ale dla innych z Was, tak jak wspomniałam, ktoś przewartościowuje, że ten romans no nie ma racji bytu dalej, nie chce ta osoba, aby to był romans, tylko aby to była normalna relacja, tak? I w związku z tym, w związku z tymi zmianami, to wieża też mówi o tym, że ona pokazuje jakby te problemy, które są właśnie rezultatem wcześniejszych zdarzeń. I dzięki temu ktoś, kochani, ukrywa, że no, czuje się jako osoba silna, tak? Taka władcza o potężnym sercu, świadoma swojej wiedzy, świadoma swojej władzy, świadoma swoich możliwości, tak? Też tego, czego dokonała lub dokonuje. Wiecie, możecie też mieć do czynienia z taką osobą, że ktoś... Często jest to relacja oparta na dominacji, więc tu może ktoś ukrywać właśnie, że może w Was widzi taką osobę, która może nie tyle, że pozwoli się podporządkować, ale może, że da się dostosować. Bo tutaj też ta decyzja jakby trochę wynika z tego, że faktycznie ktoś mógł kogoś tutaj, moi drodzy, zostawić, ktoś mógł komuś tutaj podziękować za jakby albo za dotychczasowe życie, tak? Jeżeli to była wcześniej rodzina, partnerstwo czy małżeństwo i ta wieża po prostu spadła tej osobie, która miała ten romans, a wy może nie wiedzieliście, że to jest romans, albo może nie wiedzieliście o tym, że osoba ma rodzinę, czy żonę, czy męża, ale niekoniecznie, bo mogliście też o tym wiedzieć, tylko może wy myśleliście, że ta relacja będzie taka, że ona to jest taka prawdziwa relacja, a ktoś jeszcze ukrywał, że jakby swojego życia obecnego nie zakończył i dla tej osoby był to romans, tak? No i teraz, jedna osoba z własnej inicjatywy mogła chcieć ten romans zakończyć i wejść z Wami w normalną relację, na wyższy poziom w związku, a dla innych z Was, ta osoba, która miała tą znajomość, ten romans z Wami, po prostu został jej ten romans odkryty, wykryty, tak? Wyszedł na jaw, ta wieża to spowodowała i ta osoba po prostu w tym momencie stwierdziła, że już lepiej będzie, kiedy ten podąży w kierunku tej relacji w związku z Wami, tak? No bo już to obecnie się nie uda, skoro już to zostało, wiecie, wykryte i tak dalej, no to nie byłoby to już takie łatwe do życia z tą osobą, z którą ta osoba dotychczas żyła na co dzień, tak? No bo no już jak wychodzą takie rzeczy, no to już wtedy jest trudno, nie każdy chce sobie wzajemnie tam przebaczać, nie każdy już później ma to zaufanie. A tutaj ktoś chce wejść na ten wyższy poziom zaufania z Wami, tak? Więc ktoś ma nadzieję też na to, że albo Wy jesteście w stanie bardziej się dostosować, przystosować albo podporządkować. Może pokazaliście się jako taka osoba dosyć spolegliwa, może łagodna, może właśnie taka ciepła, pełna opiekuńczości, miłości. No i może ta osoba w związku z tym w Was widzi takiego kandydata, czy też taką kandydatkę, wiecie, do tego związku, że ta osoba się będzie ukrywa to, że będzie się z Wami czuła, jakby była tym cesarzem. Czyli, że będzie miała wiedzę, będzie miała władzę, będzie miała tutaj siłę i sprawczość, tak? Że będzie się cieszyła Waszym uznaniem, szacunkiem,
ale też, że sama będzie chciała i potrafiła zapewnić Wam bezpieczeństwo finansowe, tak? No, w karcie uczciwości jest cesarz, jest osoba prawa i godna zaufania, jest też ojciec rodziny, czyli tutaj ma ktoś nadzieję na taką pełną rodzinę. Natomiast nie należy zapominać, że trzeba zwrócić uwagę na to, że osoba może mieć chęć do takiej relacji opartej na dominacji, tak? Że będzie chciała dominować, będzie chciała mieć ostatnie słowo, będzie chciała mieć na wszystko wpływ. Więc może zastanówcie się i ustalcie sobie te warunki na początku, tak? Znaczy nie tyle warunki, co po prostu może lepiej porozmawiać o tym na początku, jak widzicie tą relację, zanim ta osoba zacznie Wam w tą relację na co dzień włączać te swoje warunki, dyktować te swoje warunki, wiecie, pokazywać tą dominację. Bo jak już ktoś zacznie pokazywać dominację, a Wy zaczniecie przystawać na jakieś takie drobne rzeczy, nie wiem, na przykład Wy chcecie coś robić danego dnia, ta osoba mówi, dobrze, to wiesz co, dobrze. A za chwilę powie, a to wiesz co, może dzisiaj zrobimy coś innego, a to co Ty chcesz zrobimy następnym razem. Uważajcie na takie drobne ustępstwa, ustąpicie raz, osoba będzie tego nadużywać, będzie wiedziała, że jak ustąpiliście raz, to już będziecie ustępować. I co się wtedy dzieje? To się zaczyna od małych, bzdurnych, delikatnych sytuacji, a później skończy się kłótnią na dłuższych rzeczach. Dlatego od początku raczej nie poddajemy się, ewentualnie jakiś kompromis, ale taki, aby to było z góry ustalone przed rozpoczęciem zgodzenia się, tak? Przed tym, jak się zgodzimy, nie wiem, Wy chcecie na przykład dzisiaj spędzić weekend, dobrze, gdzie jedziemy na weekend? No, to pojedziemy sobie do spa. A ta druga osoba, nie, wiesz co, wolałbym pojechać w góry. W góry, ale nie do spa, tylko nie wiem, gdzieś tam się przejdziemy, pochodzimy. No i wtedy Wy chcecie tak, osoba chce tak. No i tutaj ktoś niby idzie na kompromis, że się zgadza, że no dobrze, to pojedziemy już do tego spa tak jak chcesz. No ale mija godzina, mówi, wiesz co, może do spa, to pojedziemy, albo wsiadacie do samochodu, jedziecie i słyszycie, wiesz co, może do spa, to pojedziemy następnym razem, a teraz pojedziemy jednak w góry, co? Bo tamto i tak dalej. I wtedy jest ten moment, aby się nie zgodzić. Po prostu, aby negocjować, aby rozmawiać, aby szukać kompromisu i powiedzieć, no chwilę, ale na przykład godzinę temu zgodziłeś czy zgodziłaś się na to, że jedziemy do spa. Więc ja przygotowałam się z różnymi rzeczami, tak, i też i psychicznie i w ogóle nastawiłam się na spa. Coś ustaliliśmy, no więc to słowo jest twoje coś warte czy nic nie warte? Jeżeli osoba wtedy uzna argument, a powinna, zrozumie, że nie będzie z Wami tak łatwo, że jeżeli powiedziało się A, to trzeba zrobić A i nie przystajecie tak szybko na osoby B, to wtedy, kochani, jest szansa, że nie zostaniecie już następny raz tak potraktowani, tylko po prostu ktoś naprawdę uzgodni z Wami przed wyjazdem, uzgadniacie, gdzie jedziecie. Idziecie na kompromis albo nie. No a jeżeli osobie nie będzie odpowiadało to, że macie różne oczekiwania albo różne potrzeby, albo różne pomysły, tak, na to, no i żadna ze stron nie chce iść na ustępstwo, nie to, że raz jedziemy tu, a później tu, bo to oczywiście tak, ale to jest kompromis, tak, ale musi być realizowany, a nie to, że Wy pójdziecie na kompromis, ustąpicie i pojedziecie w góry, a za miesiąc się okaże, że kolejny weekend chcecie gdzieś jechać na przykład i znowu Wy coś chcecie, a osoba znowu chce postawić na swoim. No to nie jest kompromis. Bo trzeba pamiętać o tym, że kompromis sprzed miesiąca mówił o tym, że następnym razem jedziemy tam, gdzie ja chcę, tak? Skoro zgodziłam się i poszłam na ustępstwo, czy poszedłem na ustępstwo Tobie. No z takim cesarzem, pomimo, że ktoś tu jest uczciwy teoretycznie, tak? Jest ktoś prawy, uczciwy, chce być. Ale ta dominacja i ta chęć, no właśnie, tej uczciwości wtedy pod znakiem zapytania, no bo osoba teoretycznie jest uczciwa, bo sobie myśli, no przecież nic złego nie robię, nie zdradzam nikogo, ani emocjonalnie, ani fizycznie, no więc jest wszystko w porządku. No tylko, wiecie, to nie jest w porządku. Jeżeli coś z kimś uzgadniamy, ustalamy i się tego nie trzymamy, to nie jest w porządku, to nie jest uczciwe po prostu. Uważajcie tylko na to, żeby ta dominacja, żeby ktoś nie uznał Was za osobę w tej części przekazu, za osobę, która po prostu jest łagodna, spolegliwa, pójdzie na kompromis i będzie chodzić na te kompromisy zawsze. Bo jak pójdziecie, jak coś ustalicie i za chwilę osoba zmienia zdanie i postawi na swoim i zrobi lub pojedziecie tam, gdzie ta osoba chce,
to ta osoba czuje, już wie, że ma was po prostu w garści, że za następnym razem będzie tak samo. I po prostu tak będzie w życiu z wszystkim wtedy. Wiecie, nawet z tym, co zjeść na śniadanie, z tym, jaki kupić samochód, nie wiem, z tym, gdzie kupić działkę pod budowę domu. Po prostu to się zacznie od małych rzeczy, a skończy się na tym, że skończy się później za jakiś czas być może rozwodem. Dlatego, że no, ktoś nie będzie żył ciągle na czyichś warunkach, bo wtedy realizuje się czyjeś życie, a nie wasze wspólne życie. Realizują się czyjeś marzenia, czyjeś pragnienia, a nie wasze wspólne marzenia czy pragnienia. Rozumiecie? Wtedy osoba żyje w związku, ale realizuje siebie samego. Nie realizujecie się tu razem. To nie jest wasze wspólne, to jest czyjeś. A wasze jest ciągle niezrealizowane, ciągle niespełnione. No i później człowiek się budzi, jest frustrowany, że w sumie to nie osiąga w życiu tego, czego chce, nie jeździ tam, gdzie chce, nie robi tego, czego chce, tylko robi to, co chce druga strona. No i wtedy nie ma tego szczęścia, nie czuje się osoba wtedy szczęśliwa, nie czuje się spełniona. Dobra, drugi przekaz mówiłby o tym tutaj, w tych kartach, że jest możliwość, że Rydwan mówi o tym, że ktoś tutaj mógł sobie, kochani, próbować takiej działalności, bo Rydwan dużo mówi o w ogóle, moi drodzy, o właśnie o jakimś, ktoś mógł otworzyć biznes, to znaczy taki biznes nie do końca może on był legalny. Mógł ktoś wpaść na pomysł i to ukrywa, nie wiem, że będzie zajmował się handlem samochodami, nie wiem, może leasingiem samochodów, handlował, sprzedawał samochody, nie wiem, sprowadzał, sprzedawał, czy coś tam, czy produkował coś, tak? Nie wiem, może ktoś chce zająć jakąś produkcją pojazdów, coś związane właśnie z pojazdami. I tutaj no ktoś może ukrywa, że w związku z tym coś zaczął robić w tym kierunku lub nawet już dostał jakiś skok większych dochodów i może to też dotyczyć się jakiejś firmy na przykład transportowej, jakiejś działalności transportowej, nie wiem, przewozu, transportu, w jakikolwiek sposób. Może ktoś zaczyna od czegoś drobnego. No właśnie, ale mogło się tak złożyć, że no było to trochę w ukryciu, może skąd jest ten dochód. I ktoś próbował w ten sposób rozwijać własny biznes, żeby zarobić w ogóle na to, aby było go stać na, wiecie, na zarejestrowanie działalności, na różne inne koszty wynikające później z tej działalności. No ale może się, kochani, okazać, że tutaj ktoś, komuś właśnie uderzy ta wieża, że będzie taki moment w tej całej sytuacji, w której, nie wiem, może ktoś będzie chciał fakturę, aby mu wystawić, albo będzie wystawiona faktura, okaże się, że gdzieś coś, wiecie, wystarczy jakaś kontrola krzyżowa na przykład z urzędu skarbowego i wtedy wychodzi, że ktoś ma w ogóle niezarejestrowaną działalność, tak? Albo że nie składa jakichś deklaracji, tak, na przykład do urzędu skarbowego, czy do ZUS-u, czy w ogóle gdziekolwiek. To są różne sytuacje, gdzie tutaj góra może po prostu pokazać i rzucić komuś wieżę, że w ten sposób dalej to nie pójdzie, tak? No trzeba zarejestrować działalność, trzeba to robić oficjalnie, formalnie i legalnie. Przede wszystkim legalnie, tak? Zgodnie z prawem. I w związku z tym może się okazać, wiecie, może mogła być taka sytuacja, że ktoś, nie wiem, na przykład czymś tam handlował, czy coś robił, świadczył jakieś usługi transportowe, na przykład miał na myśli, że to będzie działalność nierejestrowana, tak? Do połowy najniższego wynagrodzenia za pracę, no ale na przykład przekroczył tą połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, no i się na przykład nie zorientował, a może się inne instytucje zorientowały, albo ktoś inny się zorientował i no i w związku z tym mógł się pojawić ten problem, tak? To jest taki przykład, natomiast no, może to dotyczyć też właśnie takiego przekazu, gdzie ktoś, no tutaj przychodzi wieża i okazuje się, że ktoś musi po prostu już formalnie funkcjonować, tak? Że to ten sposób już dalej nie pójdzie, tak? To, co było budowane na niestabilnych, nieprawdziwych fundamentach, runie i trzeba to robić od początku albo po prostu rejestrując tą działalność. No i dopiero wtedy ktoś tutaj w wyniku tego ukrywa, że no teraz to jestem tym cesarzem, tak? Teraz mam wszystko, co chcę, teraz czuję się spełniony, bezpieczny emocjonalnie, bezpieczny materialnie i teraz pomnażam swoje dochody, teraz już nigdy nic mi nie zaszkodzi. No taka sytuacja teoretycznie też mogłaby być ukrywana. W drugim natomiast przekazie mamy 10 pucharów, 10 mieczy i słoneczko. Tutaj, kochani, te 10 kielichów w tym akurat rozkładzie przy tej 10 mieczy i przy słońcu
Ponieważ 10 kielichów jest tą cyfrą, tą kartą najwyższego osiągnięcia, najwyższego spełnienia tego szczęśliwego życia i zapowiedzią też szczęśliwych wydarzeń, i tego nie zaprzeczamy. Natomiast to też jest informacja o tym, że to jest teoretycznie szczęśliwa rodzina. Bądź taki dom rodzinny, tak? Pełen szczęścia, ciepła, spokoju, miłości i poczucia bezpieczeństwa. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że tutaj ktoś ukrywa to, dla kogoś może to być, że ktoś ukrywa to, że pomimo, że ktoś osiągnął to wszystko, co daje mu to szczęście w tych 10 kielichach, co daje mu to szczęście, to poczucie prawdziwego i pełnego szczęścia, niekoniecznie tutaj ktoś to odniósł, ukrywa, że niekoniecznie odnosi to do szczęśliwego życia rodzinnego, wiecie? I może to wskazywać na taką może wskazywać na to, że po prostu ktoś ukrywa, że bardzo idealizuje swoje wyobrażenia o rodzinie. Może stawia jej wysokie wymagania. Albo nawet ulega takim, wiecie, swoim marzeniom, nie dopuszczając do siebie myśli, że życie rodzinne niekoniecznie musi być szczęśliwe i pociągać za sobą również, i że może pociągać za sobą również te złe i nieprzyjemne chwile. I takie chyba tutaj ktoś ukrywa taką sytuację, w której dochodzi do tego po prostu. Że to jest wzajemna miłość, tu jest spokój, jest szczęście, harmonia, poczucie jedności, zaufania, dzielenia się, poczucie tej rodziny, ale tu ktoś ukrywa jakby, że właśnie nie zawsze w tej rodzinie jest to szczęście, że to nie trwa wiecznie, nie trwa codziennie i cały czas, że są te chwile, kiedy może być trudno, może być nieprzyjemnie, tak? No bo to szczęście też za sobą takie chwile pociąga. I to 10 mieczy no właśnie może mówić o tym, żeby takie sytuacje brać pod uwagę. Że ktoś, no może ktoś ukrywa, że go jakieś takie nieszczęście po prostu spotkało, tak? Może takie nieszczęście, że zdał sobie z tego sprawę, że życie to nie jest codziennie tylko pasmo szczęścia i nie wszystkie chwile są szczęśliwe, bo są chwile trudne i mniej szczęśliwe, z którymi też trzeba sobie w życiu radzić. Nawet jeśli zadadzą nam od czasu do czasu takie 10 mieczy. Rozumiecie, o co chodzi? Więc czasem jest tak, że też kończy się jakiś trudny etap w czyimś życiu, pomimo tego szczęścia. I na koniec, kochani, wychodzi tutaj słońce. Tutaj właśnie to słońce jest odbierane, jest tą dzienną gwiazdą w tej chwili i ono, ten blask słońca trochę oświetla tą prawdę, oświetla, daje tą jasność, daje tą klarowność, oświetla tą drogę i pozwala też dążyć do poznania prawdy, właśnie tej prawdy o tym, czym jest to szczęście rodzinne i jak ono naprawdę wygląda, jak wygląda ta pełna, szczęśliwa rodzina. Żeby tego być, przede wszystkim, żeby tego być świadomym. Ktoś tutaj też widzi nowy początek, przełom i jako ta najszczęśliwsza karta pokazuje sporą energię do życia. Tu jest przede wszystkim taki triumf ducha nad materią. Ktoś może dzięki temu chcieć stać się bardziej wielkoduszny, albo ukrywa inne dobre wiadomości. Jest też taka możliwość. Może ktoś, kochani, ukrywać ciążę. Ciążę w rodzinie ktoś może też ukrywać. Być może na początku dla kogoś to było trudne doświadczenie. Nie wiem, może z racji wieku, albo z racji innej sytuacji. Natomiast ostatecznie ktoś cieszy się z tego, tak?
tutaj ktoś może też, kochani, cieszyć się z tego, że mając wszystko, cieszy się, że dobrze zainwestował. Też tak może być. To mogła być jakaś dobra inwestycja, która jest póki co w ukryciu i ktoś będzie czekał. Na razie ogrzewa się może w słońcu tej korzystnej inwestycji i być może przyjdzie na to moment, że o tym powiem. Możliwe. Inaczej ktoś może ukrywać, że dostał jakąś nagrodę albo awans też. Też, moi drodzy. I moje raczki to będzie na tyle dla Was, także życzę Wam wszystkiego co najlepsze i do następnego razu. Buziaczki, pa pa.